git. Wojciech Jan, jesteś pewny? Ha, ale ty z tym gitarą zapamiętaj, to jak będziecie mieli amplagowe występy. Zobacz. Fajnie to brzmi, nie? Byłeś kiedyś zakochany lub miałeś romans z aktorką na planie? Gitarka moja. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, do niedawna przestrzegali mnie, że to się nie uda, a jednak przed wami Konrad Skolimowski z Kolim. Dzień dobry, witam ciebie, państwa, wszystkich bardzo gorąco. Już jest. Dzień dobry. Siemaneczko. Dzień dobry, słuchaj, dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie, bo przestrzegali mnie. Niektórzy ludzie nawet się zakładali ze mną, że się nie zgodzisz przyjść. Nie, no nie. No ale wiesz, no podobno ludzie z takimi zasięgami nie chcą się dzielić tą popularnością. Jesteś drugą osobą, za co ci dziękuję. Pamiętam, jak byłem tu 3 lata temu, opowiadałeś mi o pasji muzycznej. Też mnie trochę zaraziłeś tym na pewno. I nie wyobrażałem sobie nie wpaść. Co prawda miałem trochę ostatnio okres taki, w którym się bardzo dużo rzeczy działo. No ale trzeba było odwiedzić to miejsce. Dziękuję ci bardzo. Szybkie pytania od widzów. Uwaga. Jakbyś stanął przed wyborem zebrania na jednej osoby na bezludną wyspę, kogo byś zdecydował się zabrać? Bezprecedensowo gitarzystę Luxona. Rozumiem. To jest świr, jaki ma w Polsce. Jeśli stanąłbyś przed wyborem zebrania jednego przedmiotu na bezludną wyspę, co to by było? Gitara. To by wziął Patryka, który gra na klawiszach. Dobra, teraz uwaga, poważne pytanie. Tak. Czy wymieniłbyś kogoś, kto miał wpływ na to, gdzie teraz jesteś w życiu i w karierze? Myślę, że nie da się tak jednej osoby, bo pewnie też rodzice bliscy, ale na pewno mój przyjaciel Mariusz Zalewski. Bardzo dobry ziom. Do niedawna myślałem, że są rzeczy niemożliwe, ale okazało się, że nawet włożenie hełmu wojskowego na lewą stronę jest możliwe, tylko trudne. Przed wami w jedynej takiej wersji rockowo-skolimowej utwór, którego musicie znaleźć w internecie i jest to utwór z zespołu Zdobywcy Pewnych Oscarów. Kto pierwszy napisze tytuł utworu, dostanie prezent z autografem od Skolima od nas. Uwaga! Jak ja powiem dziś to twojej mamie, że znów chciałaś ze mną sobie wyjść i że chyba wrócisz na śniadanie. Oczywiście nic nie będziesz pić. A może znów się uda, w końcu zdarzają się i cuda. A może znów się uda, w końcu zdarzają się i cuda. Yeah. Jaka jest twoja najbardziej znienawidzona potrawa? Czego nie lubię? Tak. Wiesz co, strasznie wieprzowiny nie lubię, nie przepadam. Rozumiem. A to są pytania też od internautów. Chcę poznać. Pozdrawiam, drodzy państwo, jak chcielibyście mi coś ugotować, to... To jaka jest ulubiona twoja najbardziej potrawa? Żurek, kocham żurek. Dobra. Kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Piłkarzem. Jaki jest twój ulubiony film? Jaki mój ulubiony film? Titanic. A rola? A rola? No, Jack z Titanica pewnie, albo Kevin z samego domu i Nowego Jorku. Rozumiem. Co najbardziej lubisz robić w wolnych chwilach? Mogę mówić szczerze, czy tak, nie? Tak, no tylko, bo to rock'n'rollowy program. Grać na klawiszach. Rozumiem. Jaki jest twój ulubiony drink? Chyba polski samogon. Lux. Koty czy psy? Jedno i drugie lubię. Najbardziej w showbiznesie irytuje mnie? Ludzie. Czy jest jakieś zdarzenie z życia, którego żałujesz? Ojejku, wiesz co, czegoś żałuję? Na pewno są takie rzeczy, ale pewnie nie znalazłbym się tu i w tym miejscu i nie byłbym mądrzejszy o to. Pamięć bym sobie poprawił. Chciałbym mieć lepszą pamięć i może bardziej przykładać się do szczegółów, nie być takim roztrzepanym. O. Jakie jest twoje największe marzenie jak w tej sytuacji, jak to masz, to dzisiaj? Masz? Dzisiaj miliard na YouTubie, jako pierwszy Polak pod teledyskiem na streamingach na YouTubie. Czy masz lęk wysokości? Nie. Czy wierzysz w nadprzyrodzone moce? Wierzę. Ja też wierzę, jak patrzę na swoją karierę. Okej. Okay. Jaka jest twoja największa wada? Największa wada moja? Tak. Moja największa wada? Szybko się denerwuję. A zaleta? Szybko mi przechodzi. Jaki tytuł nadałbyś filmowi, który powstałby na podstawie twojego życia do dnia dzisiejszego?
kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Git. A jakbyś dostał czapkę niewidkę od sił nadprzyrodzonych na jeden dzień, gdzie byś poszedł? Wiesz co, może lat temu 10 bym ci powiedział, ale teraz tam mogę wejść normalnie, także nie, myślę, że fajniej być sobą i tak jak wyglądam i jak żyję, niż zakładać czapkę niewidkę, czy tam pelerynkę, czy coś. Czy lubisz pizzę z ananasem? Lubię. Pytam się, bo tu Włocha... Ale bez ananasa też lubię. Pytam się, bo tu Włocha miałem i on powiedział, że jak się zamawia pizzę z ananasem we Włoszech, to karabiniery przykre. Okej, powiem ci tak, lubię pizzę z wszystkim. Rozumiem. To uwaga, dziewczyny pytają, czy byłeś kiedyś zakochany lub miałeś romans z aktorką na planie? Nie mogę powiedzieć. Rozumiem. Największy wygub w trasie do dzisiejszego dnia. No wszystko. Dziewczęta i chłopcy, panie i panowie policjanci, złodzieje oraz wy, szanowni obywatele, przed wami w pierwszej takiej wersji, rockowo, z Kolimowej. Co w tobie jest, że ciągle chcę cię więcej? Za oknem śnieg, a ty wyglądasz pięknie. Spotkałem cię i mam już swoje szczęście. Za oknem śnieg, uśmiechaj się tak pięknie. Jest biało za oknem, ale ogień w sercach. Pokryty szronem jest dach, no i drzewa. Jesteś do mnie cudnie uśmiechnięta. Wszystko co dobre to się dzieje w święta. Wokół magia, między nami chemia. Chcę cię zabrać prosto w me objęcia. Wokół magia, między nami chemia. Chcę cię zabrać. Piszecie do mnie, że wiecie, że Skolim jest aktorem, więc poproszę go, ponieważ jechali do mnie i złapali gumę, tak? Tak jest. Więc napisaliśmy tutaj przy pomocy sztucznej inteligencji wiersz o kluczu pękniętym do koła. I chciałem, żebyś go wyrecytował, tylko uważaj, do swoich fanek jak najbardziej seksownym głosem. Uwaga, ja nie wiem, czy ja tak umiem, wiersz o kluczu do kół. Z tą gumą to jest tak, że gitarzysta złapał gumę, ale w swoim samochodzie. Uwaga, dziewczęta, usiądźcie wygodnie. Klucz do kół, w rękach jak gończy pies. Ale nieszczęście przyszło niczym strzała w serce. Złamał się śmiało jak bohater w komedii. W padoku życia to twist pełen tragedii. Koło samochodu czeka jak zdezorientowane ciele. A klucz w dwóch częściach, niczym skołatana syrenka. Złamany jak dowcip, pochłonięty przez czarną dziurę. W tej opowieści auto śmieje się w tle, choć życie dalej jest burę. Dziękuję. O Jezu, dziękuję bardzo. To teraz ja ci przeczytam wiersz o muzyku rockowym. Dobra, dawaj. Uważaj. Muzyk rockowy w skórze i w dźwięku twardy. Gra na gitarze, bo jest wojownikiem hardym. Włosy w chaosie, jakby nie znał grzebienia, a z życiem radzi sobie jak ze starym winem. Rockowy bohater, wciąż grający stare hity, jakby lata nie leciały, a on był wiecznym młodzieniaszkiem. Może to tylko show, może tylko pozory, ale muzyk rockowy jest jak kameleon w kolorach złożony. Coś w tym jest, coś w tym jest, coś w tym jest. Jest to dobre i to naprawdę sztuczna inteligencja napisała. No, z moją lekką pomocą, bo... Trochę pomagałeś. Nie, no pomagałem, troszkę bo ja jestem tekściarzem, jak wiesz. Nie do końca sztuczna inteligencja rozumie jakby człowieka, więc trzeba zwrotu... Nadać taki instynkt ludzki. Ale ja mam w tym fachowcu, bo ja mam kilkaset tekstów napisanych, także wiesz, no. Dobra, tu mamy. Co byś poradził młodym, co mają zapał, talent i nie wiedzą jak zacząć? Ciężko powiedzieć, nie wiedzą jak zacząć. Zacząć byle jak. Zacząć w ogóle po prostu teraz już, z tym co jesteś. Nie ma żeby się zbierać, że za rok, za dwa będę lepszy. Nie, trzeba próbować i to musi być trochę tak jak bieganie za piłką. Cały czas rozwijasz swoje umiejętności. Ja myślę, że ja 3 tygodnie temu nie miałem takich umiejętności, jakie mam dzisiaj. Nie miałem nawet 3 lata temu. Więc z tym, co masz, teraz już zaczynaj, a może trafisz na cudownych ludzi, chociaż raczej trafisz na gorszych ludzi, ale to ukształtuje ci dupę i charakter, więc uważam, że wierzyć w siebie, walczyć o siebie, nie poddawać się, próbować nawet 86 razy. Lux, jesteś w Zajksie? Ja.
chcielibyśmy, bo ja mam patrona Zeksu na tym programie i z tej strony chcemy wam powiedzieć, zwłaszcza ja, że jak macie kompozycje swoje, nawet te, co wam mówią, że są obciachowe, to znaczy, że są dobre. Zgłaszajcie się do Zeksu, Zeks pomoże wam w tej drodze. Tu macie ja też pomogę, ja też mogę zaprowadzić kogoś chyba na kredytową, czy w jakimś innym mieście w Polsce. Tak. Złap mnie za rękę. Tak. A ja już będę. Pomożemy wam w karierze. Dzwońcie, piszcie. Przypominam o konkursie, w którym zgadujecie, jaki utwór ze Skolimem razem graliśmy na żywo w programie. Trzeba podać tytuł utworu i nazwę zespołu i będą rozlosowane nagrody. Skolim, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dzisiaj nawet nie wiecie, w jakich warunkach został to nagrany ten program. Życzę ci nieustającego rozwoju i życzę ci miliarda na YouTubie. Osobiście, bardzo dziękuję. Kuźwa, kliknę myszką 500 razy. A chcę ci jeszcze powiedzieć, że według rokowców, bo rozeszło, że przyjechałeś do mnie bez niczego, rozeszła się fama, że serducho masz wielkości lodówki z zamrażalką. I jak, ponieważ wiesz, że jestem charakterny chłopak, wiem, więc poprosiłem firmę, która pomaga nam w tym programie i to jest dla ciebie prezent. Proszę sobie rozpakuj. Wsadzam. Dajcie, bo abstrahując już od tej osobowości, dostaniecie jeszcze zajebisty prezent. No ale w ogóle, wiesz co to za firma jest? To jest firma, która daje artystom, sportowcom wysokiej półki super suplementy na zdrowie. To jest firma zdrowia, inaczej mówiąc. O, proszę bardzo. No. Proszę bardzo. Jak to założyć? Czy będziemy to zakładać po programie? Może po programie założymy? No czego, możemy założyć, bo ja jeszcze tego nie rozpakowałem, bo to dla ciebie było. Niesamowite. Zobaczcie, drodzy Państwo. Tam sobie przeczytasz, robisz, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz na zdrowie i to ci przyniesie farta. Rock and roll. Bardzo dziękuję. Życzę wam dużo kasiory, żebyście byli bogaci, co najmniej tak jak ja. I życzę wam tego, żebyście wyglądali idealnie. Oglądajcie i subskrybujcie kanał Rockman za kółkiem. Udostępniajcie, niech to wszędzie lata. Krzewcie polską kulturę rozrywkową, rockową, rock'n'rollowy klimat. Niech to zajrzy wszędzie i do dużych miast, i na wioski pod strzechę też. Dla mnie to ten system.